W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani przyjaciele, w imię Boże, znakiem Krzyża Świętego zaczynamy nasze rekolekcje adwentowe, których tematem, tak jak już na pewno wiecie, jak żeśmy zapowiedzieli wcześniej, są ostateczne rzeczy człowieka. Temat naszej dzisiejszej pierwszej konferencji – śmierć. No, można powiedzieć, temat przerażający z jednej strony. Temat, przed którym wielu ucieka, nie chce ani myśleć, ani mówić o śmierci. Ilu takich ludzi w swoim życiu spotkałem, którzy na samo słowo śmierć już krzywią się i mówią o wszystkim, ale nie o śmierci. I to nie tylko młodzi, ale również ludzie starsi, nieraz bardzo już w podeszłym wieku, którzy można powiedzieć, że u bram śmierci stoją. Absolutnie o śmierci nie chcą mówić. A ja myślę, że nie tylko mówić, ale również myśleć. Chcę was namówić dzisiaj na to, żebyśmy się wspólnie nad tym trudnym tematem śmierci pochylili. Byśmy się zatrzymali przy śmierci. Śmierć to jest doświadczenie, które dotyka każdego człowieka. Czy będziemy o tym myśleć, czy nie będziemy myśleć, czy będziemy mówić, czy nie będziemy mówić, to śmierć złapie każdego z nas. Kto się urodził, umrzeć musi. Święty Augustyn tak pięknie powiedział, że wszyscy, nawet jak bardzo tego nie chcemy, podlegamy prawu śmierci. Śmierć jest powszechnym doświadczeniem wszystkich ludzi na świecie. Czy wcześniej, czy później dotknie każdego z nas. Boimy się śmierci. Gdybyście mnie tak zapytali, czy ja się śmierci boję, to bym wam powiedział, że się boję. I myślę, że każdy z nas się boi śmierci. Siostra Faustyna w jednym z listów do swojej przyjaciółki napisała, że chociaż jestem gotowa na śmierć, chociaż wiem, że umrę i chociaż wiem, że ta śmierć już jest tuż, tuż, boję się śmierci. I wielu świętych, którzy byli bardzo, bardzo przygotowani nawet na swoją śmierć, to wyznawało w wielu momentach swojego życia, że boją się śmierci. Fula Chorak, wielka polska mistyczka, która zmarła no, stosunkowo nie tak dawno, bo w 1992 roku, drugim albo trzecim, może bardziej niż drugim, nawet w Zakopanem, mistyczka, do której przez wiele lat jej życia przychodziły dusze czyśćcowe, przychodzili różni święci, zdradzali jej różne tajemnice z tamtej strony, a zwłaszcza tajemnice związane właśnie z życiem wiecznym, w swoich duchowych zapiskach napisała, że chociażby człowiek najbardziej był przygotowany na swoją śmierć. Kiedy ta śmierć będzie się zbliżać, będzie się jej bać, a kiedy ona przyjdzie, ulegnie przerażeniu. Kochani, idziemy do tematu śmierci. Chciałbym dzisiaj być w tym temacie waszym przewodnikiem i tak was przeprowadzić przez ten temat, żeby nie zbudzić w waszych sercach lęku, ale wręcz przeciwnie, nadzieję, ufność, większą miłość do Pana Boga, a może nawet i radość. Ktoś może powiedzieć, jak to możliwe, żeby ze śmiercią była związana radość, ale sądzę, że dla nas ludzi wierzących jest to możliwe, a nawet powinno tak być, że oczekiwaniu naszej śmierci przez nas ludzi wierzących powinna w jakimś sensie towarzyszyć chrześcijańska radość i nadzieja. Kochani, jak już wspomniałem, śmierć jest zjawiskiem powszechnym. Wszyscy umieramy. Dlaczego? Dlaczego Bóg tak stworzył nasze ludzkie życie, że wszyscy umieramy? W Księdze Mądrości autor napisał, że Pan Bóg śmierć nie uczynił. Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. Wiemy, że kiedy Pan Bóg stworzył pierwszych ludzi, umieścił ich w raju i pozwolił im czynić wszystko, jeść ze wszystkich drzew, postawił przed nimi tylko jeden zakaz. Nie wolno wam jeść z drzewa poznania dobra i zła. Jeżeli zjecie, pomrzecie. Dosłownie tak Pan Bóg do nich powiedział, pomrzecie. Także no, ludzie wiedzieli, jak ten zakaz brzmi, jakim warunkiem jest on obwarowany, że jeżeli zjedzą, umrą. A jednak przekroczyli ten warunek. I rzeczywiście, kiedy przekroczyli, nie posłuchali, okazało się, że skutkiem tego nieposłuszeństwa wobec Boga, skutkiem grzechu pychy, nieposłuszeństwa, była śmierć. Co jest bardzo ciekawe, że pierwsza śmierć, która jest opisana na kartach Biblii, to wcale nie była skutkiem starzenia się człowieka, skutkiem jakiejś choroby,
nie była to śmierć naturalna, chociaż człowiek rzeczywiście po grzechu pierworodnym utracił ten przywilej nieśmiertelności. Człowiek ze swojej natury był śmiertelny. Pan Bóg, stwarzając człowieka, stwarzając naturę ludzką, stworzył ją jako naturę śmiertelną. Natomiast ponieważ człowiek żył w przyjaźni z Bogiem, to wyposażył tę naturę w wielki dar, dar nieśmiertelności. Ale zawarował ten dar no właśnie tym posłuszeństwem człowieka, koniecznością wypełnienia przez człowieka posłuszeństwa wobec Boga. Człowiek nie mógł przestąpić nakazu, który Bóg mu dał. Nie wolno ci zjeść z tego drzewa, poznania dobra i zła. Człowiek zakaz przestąpił, no i dar nieśmiertelności uleciał. Człowiek stał się śmiertelny, zaczął cierpieć, zaczął podlegać cierpieniu, różnym ograniczeniom ludzkiej natury, których przedtem nie doświadczał, żyjąc w przyjaźni z Bogiem. Ale wróćmy może do tej pierwszej śmierci. Pierwsza śmierć miała charakter tragiczny. To nie była śmierć naturalna. Była wynikiem nie tylko grzechu pierworodnego, pierwszych rodziców Adama i Ewy, ale również była wynikiem grzechu osobistego. Znamy historię o Kainie i Ablu. Kain, syn Adama i Ewy, zabija swojego brata Abla. Zabija go dlaczego? Dlatego, że zazdrości. Zazdrości mu. Z zazdrości, z braku miłości, zabija swojego brata. Straszna tragedia. Widzimy tutaj, że dotykamy tajemnicy podwójnego grzechu. Grzech rodziców Adama i Ewy, grzech nieposłuszeństwa, ale też osobisty grzech Kaina. Kain zgrzeszył zazdrością, zgrzeszył pychą, zgrzeszył brakiem miłości do brata i w konsekwencji go zabija. Potem, jak księgi Pisma Świętego mówią, ten grzech w życiu człowieka coraz bardziej się potęguje. Życie ludzi się skraca, coraz bardziej. Pierwsi ludzie żyli, jak Biblia nam o tym mówi, bardzo długo. Potem to ludzkie życie jest coraz krótsze i człowiek coraz częściej umiera. Pokolenia coraz częściej po sobie następują, ponieważ życie ludzkie się skraca. To jest konsekwencja grzechu pierworodnego, ale też konsekwencja ludzkich wyborów. Kochani, bardzo ważne jest, żebyśmy to na początku tych rekolekcji o rzeczach ostatecznych zrozumieli, że to nie Bóg człowieka skazuje na śmierć, ale to człowiek sam dokonuje wyboru. Kładę przed tobą życie i śmierć, wybieraj. I człowiek poprzez swój grzech wybiera śmierć. Kochani, czym jest śmierć? Ja myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy sobie powiedzieli na początku też, nim wejdziemy głębiej w tę tajemnicę śmierci ludzkiej. Czym jest śmierć? Pan Bóg stworzył człowieka jako jedność duszy i ciała. Święty Tomasz mówi, że ta jedność jest jednością bytową, jest jednością tak doskonałą, że o człowieku nie możemy mówić inaczej, jak tylko właśnie o tym totalnym, całkowitym zjednoczeniu duszy i ciała. To jest dopiero człowiek. Nie ma człowieka z samą duszą i nie ma człowieka z samym ciałem. Dusza i ciało to jest człowiek, to jest osoba ludzka. Gdybyśmy tutaj chcieli tak trochę mądrze powiedzieć, teologicznie i filozoficznie, to osoba ludzka to jest dusza i ciało. Dusza jest tą formą, jak mówi i filozofia, i teologia, która ożywia ciało. Kiedy dusza opuszcza ciało, kiedy następuje rozłączenie ciała i duszy, ciało umiera, przestaje żyć. To jest właśnie, można powiedzieć, taka najprostsza definicja śmierci. Rozłączenie duszy i ciała. Następuje rozłączenie duszy i ciała, następuje śmierć. To dusza jest tą formą, która ożywia ciało. Tak długo, jak dusza z ciałem jest zjednoczona, złączona, tak długo ciało żyje. Kiedy następuje rozłączenie, ciało umiera. Co ciekawe, że Pan Bóg tak stworzył człowieka, że ciało bez duszy nie może żyć. Umiera, rozkłada się. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Powiedział Bóg do pierwszych rodziców, kiedy wskazywał, pokazywał im skutki grzechu pierworodnego. Natomiast dusza bez ciała może żyć w sposób samodzielny. Dlaczego? Ponieważ no, ciało jest materią, materia ulega rozkładowi, natomiast dusza jest duchem,
dusza jest duchem, a wiemy, że duch nie ulega śmierci. Duch żyje wiecznie. Co ciekawe, dusza ludzka będąca duchem po śmierci, po tym rozłączeniu ciała i duszy, nie traci tego wszystkiego, co posiadała wcześniej, a więc nie traci swojej wieczności, jest duchem żyjącym wiecznie, jest duchem nieśmiertelnym. To jest bardzo ważne. Wielu dzisiaj próbuje nawet negować nieśmiertelność duszy w różnego rodzaju takich czy innych naukach modernistycznych. Natomiast no, to jest podstawa naszej wiary, nieśmiertelność duszy. Gdybyśmy to zanegowali, to nie moglibyśmy pójść dalej i mówić o karze wiecznej, o nagrodzie wiecznej, o szczęściu wiecznym, o wieczności z Panem Bogiem. Dusza jest wieczna, dusza jest nieśmiertelna. Jest przez Boga stworzona do wieczności. Nigdy nie przestanie istnieć. Raz stworzona dusza ludzka żyje wiecznie. Tak jak Bóg jest wieczna. Dlatego mówimy, że no, człowiek ma w sobie pierwiastek boski. Możemy zapytać, gdzie jest ten pierwiastek boski w człowieku, gdzie go szukać? No właśnie w tej nieśmiertelności duszy ludzkiej. To jest nasze największe podobieństwo do Boga. Nieśmiertelność, wieczność duszy ludzkiej. Następny element, który charakteryzuje duszę ludzką, to jest wolność. Dusza jest wieczna, jest wolna, jest rozumna, jest po śmierci, w momencie śmierci dusza ludzka nie traci tego wszystkiego, co poznała w czasie życia, a więc zachowuje element poznawczy i jest zdolna do ciągłego nowego poznawania. No to są rzeczy, z których my ludzie sobie nie często nie zdajemy sprawy. Ludzie wierzący nawet i nawet mówiąc o sobie, jestem człowiekiem głęboko wierzącym, nieraz mówią, a proszę księdza, co tam jest, jak tam jest. Ile razy się spotykałem, że ludzie wierzący mi mówili, lękam się unicestwienia, proszę księdza, lękam się, nie wiem, co tam będzie, idę w ciemność. Kochani, nie ma żadnej ciemności. Dla nas, ludzi wierzących, w momencie śmierci, jak pięknie powiedziała święta Teresa Dzieciątka Jezus, można powiedzieć, to są takie słowa, no, które ja sobie często sam przypominam, zwłaszcza kiedy myślę o śmierci i wam chcę przypomnieć w tych rekolekcjach, życie nic nie kończy, mówi Teresa. A wiemy, że zmarła w wieku 20 kilku lat. Życie nic nie kończy. Śmierć nic nie kończy. Śmierć nic nie kończy, mówi. A śmierć wszystko zaczyna. Śmierć nic nie kończy, mówi Teresa Dzieciątka Jezus. A śmierć wszystko zaczyna. No co się zaczyna? Zaczyna się inne życie. Zaczyna się inne życie. Życie, w które wnoszę w momencie śmierci całe moje ludzkie doświadczenie, moją wolność, moją nieśmiertelność mojej duszy, zdolności poznawcze wnoszę w to życie. A więc, kochani, widzimy, że śmierć nie jest jakimś momentem, który w naszym życiu coś rujnuje, coś niszczy. Wielu ludzi lęka się śmierci właśnie w takim znaczeniu, że śmierć jakoby coś miała zniszczyć, przerwać, unicestwić, coś, co było do tej pory, oto przychodzi śmierć i wszystko zostanie zniszczone, przestanie istnieć. Byliście na pewno nieraz na cmentarzu, na starych grobach, na bardzo starych, takich jeszcze przedwojennych, gdzieś tam możemy czasem znaleźć taki napis non omnis moriar, co znaczy w tłumaczeniu z języka Cycerona nie cały umrę, nie umrę, po prostu nie umrę cały, umrze moje ciało, ale moje nieśmiertelne ja to tak pięknie nazwę, nasze nieśmiertelne ja. To, co będzie dalej żyło, kochani, to nasze nieśmiertelne ja. Będzie żyło dalej z Bogiem i w Bogu. W tej rzeczywistości, którą nazywamy wiecznością. A więc możemy powiedzieć, że śmierć to jest przejście z tego życia, z życia materialnego, doczesnego, z życia tego świata do wieczności. W ten inny wymiar, o którym no, sam Pan Jezus powiedział, że ani go ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, co Bóg przygotował. Co Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują. Po drugiej stronie, moi kochani, idźmy dalej w tym temacie śmierci.
Jak żeśmy wspomnieli, śmierć jest rozdzieleniem duszy i ciała. I ten sam moment rozdzielenia duszy i ciała jest momentem bardzo bolesnym. Nie ze strony fizjologii, bo dzisiaj wiemy, medycyna nam o tym mówi, że śmierć nie boli. Są takie zastrzyki, takie tabletki, takie kroplówki, takie sposoby różne, przeróżne na uśmierzenie bólu, lęku, że śmierć nie boli. To, co boli, to lęk przed śmiercią. Lęk przed śmiercią. Dlaczego my się śmierci lękamy? Ja myślę, że wielu ludzi nie chce o śmierci mówić, nawet myśleć. Nie ze względu na samą śmierć, tylko na to, co czeka człowieka po śmierci. Śmierć jest bramą, przez którą musimy przejść do wieczności. Zauważcie, że przez tę bramę śmierci przeszedł sam Pan Jezus. Sam Pan Jezus. Pismo Święte mówi, że poprzez swoją śmierć z przekleństwa śmierci uczynił błogosławieństwo śmierci. Pan Jezus wybrał razem ze swoim Ojcem ten sposób zbawienia człowieka. Zbawił nas poprzez mękę i śmierć na krzyżu. No, były różne inne sposoby. Ja myślę, że wystarczyła jedna myśl, jeden akt woli Boga, żeby świat został zbawiony. A zobaczmy, że Pan Bóg wybrał taki, no można powiedzieć, najbardziej tragiczny sposób zbawienia świata właśnie poprzez mękę i śmierć swojego Syna. Dlaczego? No dlatego, żeby On, Jego jedyny Syn, współistotny Bóg, będący Bogiem, prawdziwym Bogiem, Bogiem wcielonym, żeby poznał to wszystko, co ze śmiercią jest związane. Pan Bóg tak bardzo nas ukochał, nas ludzi, że po grzechu pierworodnym, w tym poszukiwaniu człowieka, człowieka, który oddalił się od Niego, wzgardził Jego przyjaźnią, można powiedzieć, uciekł od Niego, wyrzekł się Pana Boga, obraził Go, bo no, to wielka obraza Boga, grzech pierwszych rodziców. W tym poszukiwaniu człowieka Pan Bóg wybrał najbardziej taki, można powiedzieć, drastyczny sposób, drastyczny dla siebie samego, a najlepszy dla nas ludzi, swojego jedynego Syna skazał na śmierć. Oczywiście skazał, możemy powiedzieć w cudzysłowie, to nie jest skazanie takie, że On nie miał wyboru. Sam Syn Boży sam się ofiarował na śmierć. Sam się ofiarował na śmierć, żeby się z nami utożsamić, żeby nas jak najbardziej wynieść, żeby nam okazać swoją miłość, żeby nam pokazać, jak bardzo jesteśmy dla Boga cenni. No właśnie Pan Bóg przyjął ten najtrudniejszy sposób zbawienia ludzi, na nowo przywrócenia im przyjaźni ze sobą. Bo Syn Boży poprzez śmierć na krzyżu przywraca nam przyjaźń ze swoim Ojcem. Poprzez śmierć. To jest no, chyba najtrudniejszy, najbardziej drastyczny sposób. Były tysiące, miliony innych sposobów łatwiejszych, a Pan Bóg wybrał ten najtrudniejszy. Jak pisze autor listu do Hebrajczyków, że Pan Bóg stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Przeszedł również przez bramę śmierci. A więc stał się do nas absolutnie podobny we wszystkim. Przyjął na siebie całą kondycję ludzkiej natury. Wszystko oprócz grzechu. A więc my podlegamy śmierci na skutek grzechu. Natomiast Bóg przyjął na siebie śmierć na skutek miłości do nas. Zobaczcie, jaka szalona miłość. Dlatego no, śmierć podjęta, dobrowolna śmierć za drugiego człowieka w oczach Bożych ma taką wielką wartość, potężną wartość. Dlatego śmierć męczeńska otwiera człowiekowi absolutnie drogę do nieba, można powiedzieć od razu. Ale żebyśmy nie zeszli gdzieś na jakieś marginesy, kochani, wróćmy do tego głównego nurtu naszych rozważań na temat śmierci. W Nowym Testamencie, w liście do Filipian, w pierwszym rozdziale, znajdujemy takie piękne zdanie. Zdanie, które pewnie wszyscy znamy i może niektórzy często powtarzamy, myślimy, a przynajmniej powinni, żeśmy często myśleć nad tymi słowami. Pozwólcie, że je przytoczę. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, mówi święty Paweł, a umrzeć to zysk. Dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Święty Paweł w tych słowach, ja tak sobie myślę, pokazuje nam, że
My, ludzie wierzący, my idący za Chrystusem, na śmierć musimy patrzeć w kategoriach nadziei. Nadzieja jest tym elementem, tą cnotą, która powinna ożywiać naszą chrześcijańską śmierć. Nie możemy się nie tylko śmierci lękać, nie możemy trwożyć się przed śmiercią, ale musimy patrzeć na śmierć w kategoriach nadziei, ufności. Święty Franciszek tak pięknie nazywał śmierć, oswajał ją w ten sposób. Ja myślę, że warto tak oswajać śmierć i sam próbuję tak to czynić i wam też zachęcam was do tego. Siostrą śmiercią, siostra śmierć, siostra śmierć. Przez całe życie ją oswajała, kiedy przyszła, rzeczywiście nie uległ przerażeniu. Ilu świętych tak oswajało śmierć, nazywało ją siostrą, aniołem, przyjacielem. Ojciec Pio mówi, mój najdroższy przyjacielu, kiedy przyjdziesz i wyzwolisz mnie z tego świata. No a przyjaciel nie przychodził, przyszedł dopiero, jak ojciec Pio prawie 84 lata miał. Dopiero wtedy ten przyjaciel, anioł śmierci, przyszedł. Kochani, dlaczego przyjaciel? Dlaczego siostra? Dlaczego tak warto patrzeć w kategoriach nadziei na śmierć? Z pewnego rodzaju nawet radością, ufnością i może nawet z takim troszkę przymrużeniem oka. Ponieważ nie ma innej możliwości naszego powrotu do Boga, który nas stworzył, ukochał, który czeka na nas, który przygotował dla nas miejsce w niebie, jak tylko poprzez bramę śmierci. Jest jedna furtka, jedna bramka, przez którą możemy wrócić do Ojca, który nas stworzył i czeka na nas. No, ta bramka się nazywa śmierć. Przez tę bramę śmierci musimy przejść, czy chcemy, czy nie chcemy. Nie ma innej możliwości. Tylko Matka Najświętsza z ciałem i duszą została wzięta do nieba. I nikt inny, tylko ona jedna. Mówimy o niej, że zasnęła, nie umarła, ale zasnęła. Nie wiemy do końca, jak to wyglądało w sposób fizjologiczny, ale no, jej życie ziemskie tutaj ustało i została przeniesiona z ciałem i duszą do nieba. Natomiast my wszyscy inni, chociażby najbardziej święci, najwięksi święci, musimy przejść przez bramkę, albo mówiąc tak bardziej poważnie, dostojnie, przez bramę śmierci. To była wola Boga, wola Pana Boga, żeby od tego, no właśnie, skutku grzechu pierworodnego. Nikt z nas, ludzi, nie był wolny. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość, że to nie Bóg nas skazał na śmierć. Nie Bóg pragnie naszej śmierci, nie Bóg nas skazuje na śmierć, ale jest to skutek błędnych wyborów naszych przodków, naszych pierwszych rodziców. Jest to skutek ich nieposłuszeństwa Panu Bogu, ich utraty przyjaźni z Bogiem. Skutek, który wszyscy ponosimy. Do Boga powracamy poprzez bramę śmierci. Kochani, jest to w jakiś sposób bolesne. Dlaczego jest bolesne? Ponieważ to rozdarcie ciała i duszy jest bolesne. Bóg nas stworzył jako jedność. Człowiek to jest jedność ciała i duszy. Dlatego bardzo grzeszą i błądzą ci, którzy mówią no chociażby o reinkarnacji. Myślę, że warto dotknąć w tym momencie tego tematu. Wielu mamy takich chrześcijan, którzy nawet uważają się za katolików głęboko wierzących, niektórzy, którzy mówią, ja proszę księdza, no wierzę w Pana Boga, wierzę to, co Kościół objawił, ale wierzę również w reinkarnację. Wierzę również w reinkarnację, bo ona mi tak bardzo pasuje tutaj do chrześcijaństwa i pasuje mi do nauki o Bożym miłosierdziu. Bardzo mi pasuje. Wierzę w to, że będę się odradzać na różne sposoby, aż do całkowitego wyzwolenia. Ilu ja w swoim życiu spotkałem takich katolików, którzy gadali głupoty o reinkarnacji. Kochani, a kiedy przyjmiemy naukę świętego Tomasza, no właśnie o całkowitym zjednoczeniu duszy i ciała, o tym, że człowiek to jest dopiero ciało i dusza, dusza, którą Bóg stwarza dla człowieka, dla ludzkiego ciała w momencie poczęcia. Od momentu poczęcia, kiedy dwie komórki się połączą, gameta męska i żeńska, kiedy się łączą, Bóg stwarza w tym momencie, już stwarza duszę nieśmiertelną dla tych dwóch łączących się komórek. I od tego momentu, dlatego Kościół tak bardzo broni tej prawdy, mówimy o osobie ludzkiej,
Mówimy o jej godności, która przynależy jej jako osobie od momentu poczęcia do momentu, uwaga, naturalnej śmierci. Zobaczcie, dwa momenty, które spinają ludzkie życie. Moment poczęcia, kiedy w tym momencie Bóg dla dwóch komórek męskiej i żeńskiej, które się łączą, stwarza nieśmiertelną duszę i moment śmierci człowieka. I ta dusza, która jest stworzona w momencie poczęcia, ona jest stworzona tylko dla tego konkretnego ciała, dla żadnego innego ciała. Ona nie może się połączyć z żadnym innym ciałem. Dlaczego? Ponieważ ona jest formą tej materii, która się łączy, która powstaje. Bez tej nieśmiertelnej duszy, która jest formą, używając języka filozofii, ta materia nie będzie już osobą, tą konkretną osobą. Nie będzie mną, nie będzie tobą słuchającym tego, co ja w tej chwili mówię. Człowiek bez swojej konkretnej duszy, jeżeli by mu ją zabrać, przestałby być sobą. Utraciłby swoją tożsamość, swoją bytową istotę by utracił. Dlatego no, dusza nie może według nauki katolickiej wędrować przez różne ciała. Ponieważ jest stworzona tylko dla tego jednego konkretnego ciała. W pewnym momencie historii życia tej osoby następuje rozdzielenie duszy i ciała. To rozdzielenie nazywamy właśnie momentem śmierci, ale wiemy o tym, że ta dusza kiedyś powróci do tego ciała. Kiedy ciało zostanie wskrzeszone z martwych, dusza na nowo połączy się z tym ciałem. Jak widzimy, kochani, śmierć jest czymś przejściowym. Śmierć to nie jest na zawsze. Śmierć niczego nie niszczy ostatecznie. Śmierć jest tylko pewnym etapem życia człowieka. Śmierć wprowadza nas, ludzi wierzących, w inny etap, w inną rzeczywistość. Ale kiedyś nastąpi wskrzeszenie naszych ciał i nasze dusze na nowo połączą się z naszymi ciałami. I znowu staniemy się osobami. Dlatego no, śmierć jest... Dlaczego o tym wszystkim mówię? Żeby pokazać cały tragizm śmierci. To rozdarcie duszy i ciała jest rzeczywiście rzeczywistością bardzo tragiczną. Kiedy ono następuje, jest połączone z wielkim lękiem. Ruzia Celakówna i siostra Faustyna, a zwłaszcza Fula Chorak, inni święci mistycy, Katarzyna ze Sieny, a zwłaszcza Fula Chorak to bardzo mocno podkreśla w swoich duchowych zapiskach, że w momencie śmierci nawet najbardziej wierzący człowiek, nawet największy święty, ulega przerażeniu. Ale to nie jest przerażenie wypływające z braku wiary, z braku nadziei czy z rozpaczy jakiejś, ale to jest przerażenie wynikające ze świadomości, że ludzkie życie ulega końcowi, całkowitemu końcowi. Kończy się czas zasługiwania na tym świecie. Kończy się czas możliwości zbierania dobrych uczynków, kończy się czas podejmowania takich czy innych wysiłków w kierunku nieba, pokuty, to wszystko się kończy. Zaczyna się inna rzeczywistość. Kochani, ja myślę, że to warto bardzo sobie uświadomić, że śmierć, w momencie śmierci, kończy się dla nas, ludzi wierzących, czas miłosierdzia. Zaczyna się czas Bożej sprawiedliwości. Faustyna wielokrotnie w dzienniczku mówi, że w momencie śmierci kończy się możliwość zmiany czegokolwiek w naszym życiu. Śmierć przecina tę możliwość. Kiedy przychodzi śmierć, staję przed Bogiem i nie mogę już nic uczynić, żeby zmienić moje życie. Moi kochani, idźmy dalej. Co w tym, co mówimy o śmierci, jest ważne? Wszystko jest ważne, ale najważniejsze jest to, żeby sobie zdać sprawę, że śmierć jest rzeczą ostateczną. Mówimy o ostatecznych rzeczach człowieka. Temat tych naszych rekolekcji to są ostateczne rzeczy człowieka. Ostateczne to znaczy rzeczy, których nie można już zmienić, które są absolutnie na zawsze i które dla naszego życia mają no, fundamentalne konsekwencje. Konsekwencje rzutujące na całą naszą wieczność. Do momentu śmierci, póki żyjemy na tym świecie, możemy działać, możemy popełniać błędy, grzeszyć, ale też możemy pokutować, możemy się nawracać, możemy zbierać dobre uczynki, możemy zasługiwać u Pana Boga, możemy się modlić,
Możemy cierpieć i ofiarować Bogu to jako wynagrodzenie za nasze grzechy. Wiele rzeczy możemy robić. Możemy pomagać innym ludziom, możemy rozdawać jałmużnę i tak dalej, i tak dalej. Wiele sposobów jest na to, żeby Panu Bogu się spodobać i zasłużyć Boga na niebo. Natomiast śmierć, która przychodzi, kończy absolutnie te wszystkie możliwości. Śmierć jest rzeczą w tym wymiarze ostateczną. Po śmierci nie możemy dla naszego zbawienia wiecznego już zrobić absolutnie nic. Kończy się taka możliwość. Jesteśmy zdani tylko na Bożą sprawiedliwość i na pomoc innych ludzi. Z tej strony często ludzie odkładają swoje nawrócenie na moment przed śmiercią. A jak będzie blisko śmierci, myślą, to będę się zmieniać, to będę pokutować. Jeszcze nie będę umierać. Kochani, nie wiemy, kiedy śmierć dotknie naszego życia. To jest właśnie chyba najtrudniejsza rzecz, jaką Bóg nam dał, że nie znamy momentu naszej śmierci. Nie wiemy, kiedy śmierć nastąpi. Nie wiemy, kiedy śmierć przyjdzie. Wielu ludzi myśli w swojej naiwności, przepraszam, że tak powiem kolokwialnie, głupocie, bo to jest wielka głupota tak myśleć, że będę żył długo. Będę żył długo. Ja to jeszcze zdążę ze wszystkim. Zdążę swoje życie uporządkować, zdążę Panu Bogu wynagrodzić, zdążę pokutować. No proszę księdza, ja jestem młody. Ile razy ja słyszę takie rzeczy? No proszę księdza, umarł mój mąż, młodo umarł, miał 40 parę lat. No ale kto się mógł spodziewać, proszę księdza, że on umrze w tym wieku? No kto się spodziewał, że on umrze? Całe życie jeszcze przed nim było. Kochani, no właśnie, nikt nam nie gwarantuje tego, że będziemy długo żyć. Śmierć przyjdzie jak złodziej, mówi Pan Jezus. Śmierć przyjdzie jak złodziej. Tak to Pan Jezus stworzył, żebyśmy zawsze byli gotowi, żebyśmy zawsze oczekiwali na śmierć. Siostra Faustyna tak znowu pięknie mówi, wiele dobrych, złotych myśli, mądrych myśli znajdujemy w dzienniczku świętej Faustyny. On tutaj leży koło mnie, ja do niego w następnych naukach będę go cytować dosłownie. In extenso pewne teksty spróbuję przeczytać, dlatego tutaj pod ręką jest. Ale na pewnych miejscach mówi tak, że ci, którzy spodziewali się, że będą długo żyć, przeżyli wielkie rozczarowanie. Przeżyli wielkie rozczarowanie. Sama zmarła w wieku 33 lat. Kochani, to jest wielka głupota liczyć na to, że będziemy długo żyć. Raczej jest mądrze myśleć, że będziemy krótko żyć. I powtarzać sobie codziennie, że moje życie będzie krótkie. Moje życie będzie krótkie. Ktoś kiedyś powiedział i pewnie znamy tę myśl, ale warto ją przypomnieć w tych naszych rekolekcjach, zwłaszcza w tej pierwszej nauce o śmierci, że mamy planować, działać i pracować tak, jakbyśmy mieli żyć wiecznie. Ale żyć tak, jakbyśmy mieli jutro umrzeć. To jest jedna z zasad też, którą kierowali się wielcy święci, że przeżywali każdy dzień swojego życia w takich kategoriach, jakby ta śmierć miała nastąpić, już dzisiaj ona ma nastąpić. Dzisiaj jest ostatni dzień mojego życia. Dzisiaj mam wszystkie sprawy mojego życia poukładać tak, jak to byłby ostatni dzień. A więc mam się pojednać z innymi ludźmi, mam wybaczyć, mam wszystko posprzątać, ułożyć. Nie mogę nic, to co dotyczy zbawienia mojego, to co dotyczy mojej wieczności, mojej relacji z Bogiem, zostawić na jutro. Muszę umrzeć w spokoju serca, muszę zasnąć dzisiaj tak, jak gdybym miał się rano nie obudzić już. Kochani, wyznam wam, że codziennie wieczór, kiedy kładę się do łóżka, kiedy już leżę w łóżku, gaszę światło, ostatnią modlitwą, jaką odmawiam codziennie, to jest modlitwa o łaskę dobrej śmierci. Ostatnia modlitwa, którą odmawiam, ostatnie słowa, jakie wypowiadam, nim zasnę, to jest prośba o łaskę dobrej śmierci. Możemy powiedzieć, często to powtarzał sługa Boży Jan Paweł I. Jan Paweł I, ten, który 33 dni tylko kierował Kościołem, przed Janem Pawłem II, Albino Luciani, kardynał wenecki, który został wybrany 26 sierpnia 1978 roku na papieża i tylko 33 dni rządził Kościołem, bardzo często powtarzał właśnie tę
modlitwę, modlitwę o łaskę dobrej śmierci. I ja codziennie odmawiam tę modlitwę właśnie Jego słowami i zachęcam was do tego, żebyście się modlili o łaskę dobrej śmierci. Kochani, śmierć w naszym życiu chrześcijańskim jest kropką nad i, jak ustawiamy w naszym życiu. Od momentu dobrej śmierci w dużej mierze też zależy nasza wieczność. To jest moment, kiedy albo potwierdzamy całe nasze życie, potwierdzamy w kierunku Boga, albo potwierdzamy przeciwko Panu Bogu. Ale jeszcze nim do tego wrócę, bo do tego tematu jeszcze wrócę, może kilka zdań o tym, że godzinę naszej śmierci Pan Bóg dla nas wybrał. To, że umieramy w tym czy w innym momencie, to nie jest przypadek, to nie jest zbieg okoliczności. No chyba, że sami pokrzyżujemy plany Boże, co jest możliwe. Ale Pan Bóg wybiera taki moment dla każdego człowieka, jego odejścia z tego świata, żeby on był jak najbardziej dla nas korzystny. Zabiera nas w momencie najbardziej korzystnym. No na przykład umiera ojciec rodziny, 30 parę lat ma, trójka dzieci zostaje, wszyscy płaczą i pytają, gdzie jest Bóg. Ale nie wiedzą o tym, że ten człowiek tak bardzo zaczął komplikować swoje życie, a kiedyś był człowiekiem wierzącym, był ministrantem, był co niedziela na mszy świętej, modlił się, a potem się uwikłał w różne rzeczy, a potem zaczął zdradzać żonę, a potem zaczął odchodzić od Boga. I Pan Bóg, widząc, dokąd ta droga go zaprowadzi, ze względu na wcześniejsze jego dobre uczynki, na jego modlitwy osobiste, na to, że no, starał się bardzo, że rzeczywiście Panu Bogu był miły i podobał się, a potem się poplątał na modlitwy innych ludzi, zabiera go do siebie. Zostaje żona, trójka dzieci, a on odchodzi. Ale nikt o tym nie wie, że gdyby go Bóg nie wziął w tym momencie, gdyby jeszcze pożył parę lat, to ta żona potem by płakała nie za nim, tylko przez niego. To dzieci miałyby potężne zgorszenie i byłyby maltretowane przez własnego ojca. Nikt o tym nie wie, że ten człowiek potem byłby źródłem cierpienia, zgorszenia i zła dla wielu. Pan Bóg go zabrał w momencie najbardziej korzystnym dla niego. Bo gdyby pożył jeszcze powiedzmy 20-30 lat na tym świecie, nie miałby już szans na zbawienie. Tak daleko by odszedł od Boga i tak bardzo by nagrzeszył. Także ta śmierć w tym momencie jest dla niego aktem wielkiego miłosierdzia Boga, że Bóg go zabrał właśnie w tym momencie. Kochani, dla każdego z nas Bóg przygotował jakiś moment najbardziej korzystny. Moment naszego przejścia do wieczności, moment śmierci. Oczywiście człowiek to może pokrzyżować. No dam taki przykład. Na przykład przez bezmyślne, głupkowate szafowanie swoim życiem, narażanie swojego życia na niepotrzebne ryzyko. Na przykład wszyscy miłośnicy gór w tej chwili pewnie będą się krzywić, którzy mnie słuchają, ale ja wcale nie podziwiam tych, którzy wchodzą na powiedzmy te tysięczniki i przy okazji narażają swoje życie, a niektórzy tracą swoje życie, bo to, kochani, nie jest akt żadnej odwagi, ani akt żadnej mądrości, ale wybaczcie, że tak powiem, to jest niepotrzebne narażanie własnego życia i akt bardzo często głupoty. Miałem kolegę, który mógł żyć do dzisiejszego dnia i mógł wiele dobrego zdziałać, gorliwy Boży kapłan, który na chwałę Bożą działał, no ale no niestety no miał taką słabość, przypadłość, że te góry go ciągnęły i w górach zginął. No i co powiedzieć, że Pan Bóg tego chciał, że Pan Bóg go tam wysłał, że Pan Bóg mu się kazał narażać. Skrócił swoje życie sam, na własną prośbę. Zaraz o tym powiem, co mistycy wielcy, święci na ten temat mówią. Inny przykład, motory teraz takie. Ostatnio przypadek pośród moich znajomych, zabił się młody chłopak na motorze, się zabił. No i co, rodzina, tylko kiedy do nich mówiłem, kiedy ich pocieszałem, z nimi rozmawiałem, tylko do nich mówię, tylko błagam was, nie piszcie na grobie, że Bóg tak chciał. Nie piszcie na grobie, że Bóg tak chciał, bo Pan Bóg tego nie chciał. Ja mu 100 razy tłumaczyłem, 100 razy, 1000 razy. Daj sobie spokój z motorem, człowieku. Zabierz się za inne sprawy. Daj sobie spokój z tym, bo to się skończy tragedią. No ale pieniądze były, była pycha, był egoizm, chęć zaspokajania siebie, chęć pokazania się innym, chęć błyszczenia. Skończyło się tragicznie.
Kochani, co z takimi ludźmi? No właśnie, co z takimi ludźmi, bo człowiek, który sobie skraca sam życie, czy narażając życie niepotrzebnie, tak jak w tych przypadkach, o których tu powiedziałem, czy który odbiera sobie życie, no ale śmierć samobójcza to jest troszkę coś innego, bo żaden człowiek przy zdrowych zmysłach, który jest absolutnie zdrowy na umyśle i nie jest w jakiejś depresji, czy w chwilowym zamroczeniu, no chyba nie jest w stanie się targnąć na swoje życie. Dzisiaj medycyna, zwłaszcza psychiatra, tak daleko poszły, że na podstawie różnych badań widzimy i to z całą pewnością możemy stwierdzić, że człowiek, który się targa na swoje życie, to jest człowiek w tym momencie no, w jakiś sposób zamroczony. Zamroczony, to jego odpowiedzialność nie jest pełna, a nieraz jest bardzo mocno ograniczona jego odpowiedzialność. No natomiast człowiek, który idzie bez sensu w wysokie góry, albo podejmuje inne ekstremalne sporty, albo jeszcze coś innego, gdzie naraża życie bez potrzeby, no to czyni to świadomie, a wręcz nieraz skierowany jest pychą, jakąś źle pojętą miłością własną. Co z takimi ludźmi? No bo jednak no, postawili się ponad Panem Bogiem i życie sobie sami skrócili. Fula Horak mówi, że ci ludzie będą w czyśćcu musieli bezproduktywnie odcierpieć, bezproduktywnie to znaczy nie cierpiąc za swoje grzechy, nie pokutując za grzechy, tylko konkretnie pokutując za to, że sobie skrócili życie, tyle lat będą musieli odsiedzieć, ile lat sobie skrócili życie. A więc jeżeli ktoś miał żyć 90 lat, a zginął w wieku 20 kilku lat, no poprzez własną głupotę, to te 70 lat będzie musiał odsiedzieć w czyśćcu i dopiero po tym okresie zacznie pokutować za inne grzechy. No jest to, no można powiedzieć, jest to trochę przerażająca wizja. Dlatego wszystkich, którzy nas słuchają, którzy szafują nierozsądnie swoim życiem, narażają swoje życie bardzo często w sposób głupkowaty, nierozsądny, bezmyślny, na utratę, bardzo proszę, żeby podjęli refleksję, czy warto. Kochani, to jest bardzo poważny grzech, narażanie własnego życia. Nasze życie jest wielkim darem od Boga, darem, który ma nam pomóc, no, jak najlepiej przygotować się na spotkanie z Bogiem wieczności. To życie musimy jak najlepiej wykorzystać. Dlatego jeżeli sami narażamy się na śmierć w sposób nieroztropny, no to popełniamy wielki grzech przeciwko Panu Bogu. Pan Bóg dla każdego z nas wybrał odpowiedni moment. I to jest najlepszy moment. Nie wolno nam decydować samemu. To jest grzech pychy. To jest, no ja bym powiedział, to jest jedna z największych naszych ludzkich bezczelności wobec Pana Boga. Kiedy my szafujemy naszym życiem. Kiedy my, Panem naszego życia jest Bóg. On nas stworzył, On nas powołał do istnienia i tylko On nas z tego świata może odwołać. Ja już tutaj nie będę głębiej wchodzić w taki temat, powiedzmy, jak aborcja, jak morderstwo, jak eutanazja. No, to są wszystko grzechy przeciwko życiu. To jest wszystko śmierć, którą człowiek sam zadaje albo sobie, albo próbuje zadać innemu człowiekowi, skraca życie, które jest darem od Pana Boga. Te wszystkie grzechy mają charakter grzechów bardzo ciężkich, kochani. Kwalifikacja tych grzechów, no chociażby eutanazja jest grzechem bardzo, ale to bardzo ciężkim. No niestety, z przerażeniem muszę stwierdzić, że w niektórych krajach w tej chwili, już w niektórych wspólnotach kościelnych, zdarza się, że nawet kapłani, w Szwajcarii ktoś mi opowiadał, że kapłan asystował przy eutanazji jednej czy drugiej osoby. No to są rzeczy po prostu horrendalne. To są jak gdyby no totalne odstępstwa od wiary i wyrazy tej wielkiej apostazji, która weszła do Kościoła i Kościół niszczy, rozsadza od wewnątrz. Moi kochani, jak już wspomniałem, najważniejszym momentem naszego życia, oprócz oczywiście narodzin, jest moment śmierci. Moment narodzin od nas nie zależy. Niewiele rozumiemy w tym momencie, no nic nie rozumiemy. Rodzimy się, ale dopiero po pewnym etapie otrzymujemy świadomość, co się z nami dzieje. Natomiast moment śmierci, nasze przygotowanie do momentu śmierci w dużej mierze zależy od nas. Od naszego życia, od wyborów naszego życia.
ale też od naszej modlitwy i takiego konkretnego przygotowania się na moment śmierci. Po pierwsze, o śmierci musimy myśleć. Nie możemy uciekać od tematu śmierci. Ja sobie nie wyobrażam, że można być człowiekiem wierzącym i można nie myśleć o śmierci. Człowiek, który o śmierci nie myśli, nigdy na śmierć się dobrze nie przygotuje. Dlatego nigdy nie mówcie, a ja proszę o śmierci nie będę myśleć. Ona sama przyjdzie, ona się sama zatroszczy, ona przyjdzie, czy ja chcę, czy nie chcę. Jeżeli człowiek nie myśli o śmierci, to znaczy, że również nie myśli o przygotowaniu na śmierć. A największą głupotą człowieka jest to, że na śmierć się nie przygotuje. Przygotowujemy się na różne rzeczy w naszym życiu. Składamy, zbieramy, budujemy, planujemy, konstruujemy. Natomiast na moment śmierci niewielu ludzi się przygotowuje. Jak gdyby to było niekonieczne, jak gdyby to była jakaś rzecz całkowicie naturalna, która przyjdzie sama z siebie i rozwiąże się sama z siebie. Kochani, o dobrą śmierć się musimy nie tylko modlić, ale też musimy się na nią przygotowywać. Co ja mam na myśli mówiąc przygotowywać? Musimy się pojednać z wszystkimi ludźmi. Musimy wszystkim ludziom wszystko wybaczyć. To, co najbardziej ludziom przeszkadza umierać, a byłem przy śmierci kilkakrotnie w moim życiu i przy śmierci kapłanów, i przy śmierci osób świeckich, najtrudniej było umierać tym ludziom, którzy mieli jakieś rzeczy właśnie w sercu nieprzebaczone, jakieś urazy nosili do innych, jakąś krzywdę, którą ktoś im sprawił, nie wybaczyli, albo sami zadali krzywdę komuś i już nie mieli możliwości prosić o wybaczenie. To były nieraz śmierci tragiczne, które były połączone z wielogodzinnym, nieraz wielodniowym konaniem, wielkim cierpieniem fizycznym, ale też wielkim cierpieniem duchowym. A to cierpienie duchowe było nieraz o wiele silniejsze niż cierpienie fizyczne, bo cierpienie fizyczne łagodziły środki uśmierzające, taki czy inny zastrzyk, jak już mówiłem, ale cierpienie duchowe było potężne ataki złego ducha na tę osobę w momencie śmierci. Kochani, śmierć jest takim naszym momentem, w którym następuje potwierdzenie całego życia. Jeżeli ktoś całe życie wybierał Boga i modlił się o łaskę dobrej śmierci, to w momencie śmierci też Bóg przychodzi mu z pomocą i pomaga dobrze, spokojnie przejść na drugą stronę. A człowiek, który całe życie Bogu się sprzeciwiał, całe życie się sprzeciwiał Bogu, zamknął się na Boże działanie, w momencie śmierci nie jest w stanie się otworzyć na Pana Boga. Siostra Faustyna na kartach dzienniczka wielokrotnie mówi, że każdemu Pan Bóg w momencie śmierci daje jeszcze tę możliwość, żeby się opowiedzieć za Nim albo przeciwko Niemu, nawet największym grzesznikom. Pan Bóg szuka każdego człowieka do ostatka, do ostatniej chwili. Nawet jak już człowiek nie wydaje żadnych znaków, że żyje, żadnych oznak życia już człowieku nie ma, to jeszcze tam gdzieś w psychice człowieka, w jego wolnej woli, w tych jego wewnętrznych, w jego wewnętrznym świecie jest możliwość, żeby się opowiedział albo za Panem Bogiem, albo przeciwko Panu Bogu. Faustyna tak pięknie pisze w dzienniczku, że nieraz ludziom się wydaje, że wszystko po ludzku stracone. Są przy umierającym, on już nie daje żadnych oznak. Wydaje się, że umarł bez Pana Boga, że umarł niepojednany z Bogiem, że umarł w grzechu, bez sakramentów, bez łaski Bożej. A oni nie wiedzą o tym, że w tym ostatnim momencie, kiedy on już nie dawał żadnych oznak życia, w tym ostatnim momencie Bóg dał mu jeszcze tak wielką łaskę, której on się złapał, że został zbawiony. Krzyknął w tym ostatnim momencie, już może nie słowami, nie ustami fizycznymi, ale krzyknął sercem, wolną wolą i umysłem, które absolutnie działały jeszcze, chociaż na zewnątrz tego nie było widać, krzyknął: Boże, ratuj! Boże, okaż mi miłosierdzie! I Pan Bóg go uratował. Zobaczcie, kochani przyjaciele, jak bardzo ważny jest ten moment śmierci. Od tego momentu śmierci zależy cała nasza wieczność. Do ostatniej chwili Bóg nas szuka, do ostatniego momentu Bóg daje nam swoją pomoc, daje nam swoją łaskę. Do ostatka, do ostatniego uderzenia serca, do ostatniego encefalogramu, który się pojawi gdzieś tam na komputerze, na wykresie. Póki jeszcze jest w nas chociażby jakaś ostatnia iskierka życia.
Dopiero kiedy wszystko wyjdzie, kiedy ostygniemy. Kościół mówi, że jeszcze nawet jak człowiek jest ciepły, a nie daje żadnych oznak życia, jeszcze warunkowo można go rozgrzeszyć, jeszcze go można namaścić, bo jeszcze jest szansa, że jeszcze gdzieś tam jakieś życie duchowe, jakiś kontakt z Bogiem jeszcze w nim jest. Natomiast kiedy już człowiek całkiem ostygnie, kiedy już mamy dowód na to całkowicie, że dusza rozłączyła się z ciałem, wtedy się wszystko kończy. Dlatego warto walczyć, kochani, o samego siebie, o swoje zbawienie. Warto się modlić o łaskę dobrej śmierci. Warto o śmierci myśleć. I warto też walczyć o innych w momencie śmierci. My często nie wiemy, kiedy nasi bliscy umierają, co zrobić. Modlić się za nich, towarzyszyć im przez modlitwę. Pan Jezus sam pokazał nam, jakie modlitwy w momencie śmierci odmawiać. No, na pierwszym miejscu koronkę do Bożego Miłosierdzia. Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Przy kolejących wielokrotnie Pan Jezus mówi do Faustyny, odmawiajcie tę modlitwę. W momencie śmierci są przy nas wszyscy nasi patronowie. W momencie śmierci jest przy nas Pan Jezus, jest przy nas Matka Najświętsza, nasz Anioł Stróż, nasz patron, nasi zmarli, którzy nas poprzedzili, przychodzą nam z pomocą. Wielu świętych mówiło, że w chwili śmierci przychodzą i towarzyszą umieraniu swoich bliskich i dusze czyśćcowe z rodziny i ci, którzy już są w niebie. A więc w momencie śmierci nigdy nie jesteśmy sami. Nieraz tak mówimy, potocznie ludzie mówią, a będę umierać sam, będę sam umierać. Kochani, nikt z nas nie umiera sam. Nikt z nas nie umiera sam, chociażby nikogo z ludzi nie było przy naszej śmierci. Przy naszej śmierci, jeżeli o to będziemy błagać i prosić, będzie całe niebo. Wszyscy święci, aniołowie, archaniołowie, Matka Najświętsza. Dlatego warto o to błagać, prosić, warto modlić się dla siebie o łaskę dobrej śmierci. I o to was bardzo proszę. W objawieniach Vita Piranga w Amazonii, które trwają już do kilkanaście lat, Matka Najświętsza i Święty Józef i Pan Jezus, Dzieciątko Jezus, objawiają się Eduardowi Glaubnerowi i jego matce. W tej chwili już chyba matka nie ma objawień, ale on nadal ma te objawienia. Święty Józef, który przychodzi z Matką Najświętszą w czasie tych objawień i z Panem Jezusem, raz Pana Jezusa przynosi Matka Najświętsza, raz Święty Józef, czasem razem go trzymają. Czyli święta rodzina, możemy powiedzieć, przychodzi. Święty Józef czyni wielkie obietnice dla tych, którzy będą go przyzywać w godzinę śmierci, dla tych, którzy będą się modlić do Niego jako do patrona dobrej śmierci. Wprost mówi, módlcie się do mnie, proście o orędownictwo w godzinie waszej śmierci, a ja przybędę wam z potężną pomocą. Obiecuję, że ci, którzy będą się modlić do mnie i prosić o moje wstawiennictwo w godzinie ich śmierci, że ci w szczególny sposób nie ulegną przerażeniu. Ci w szczególny sposób będą przeprowadzeni przeze mnie na drugą stronę. Kochani, święty Józef w tradycji Kościoła zawsze był patronem dobrej śmierci. Zawsze. Kiedyś, no w tej chwili to już zanikło, ale kiedyś to było bardzo popularne, że przekonających odmawiano litanie do świętego Józefa. To była litania w szczególny sposób właśnie zarezerwowana przekonających jako do modlitwa do patrona dobrej śmierci. Ja myślę, że warto to odnowić, szczególnie, że święty Józef sam się o to dopomina i składa takie potężne obietnice. Módlmy się do świętego Józefa, prosząc właśnie o łaskę dobrej śmierci, żeby przybył do nas w godzinie naszej śmierci i żeby nas przeprowadził, żebyśmy nie ulegli przerażeniu, żeby nas przeprowadził spokojnie razem ze swoją matką do swojego syna. A więc, kochani, koronka, modlitwa do świętego Józefa, ale też to wezwanie o krwi i wodę. Ta modlitwa o krwi i wodę, Pan Jezus obiecuje siostrze Faustynie, że jeżeli ktoś będzie tę modlitwę odmawiać, to uratuje jednego konającego grzesznika. A więc warto tę modlitwę odmawiać, zwłaszcza przy konających, tę modlitwę o krwi i wodę. Co jeszcze chciałbym powiedzieć, powoli już kończę, ale w momencie śmierci, jeżeli ktoś bliski nasz umiera, kropić takiego człowieka wodą święconą. Wodą święconą, dużo wody święconej. Wody święconej, jeszcze lepiej egzorcyzmowanej, mieć pod ręką, skrapiać go, bo wtedy następują potężne ataki złego ducha na człowieka w momencie śmierci.
Ojciec duchowny matki Teresy z Kalkuty opisuje w swoim duchowym pamiętniku właśnie moment jej śmierci. Pisze, że na zmianę z drugim kapłanem, żeśmy ją ukropili nieustannie wodą święconą, wręcz wylewali żeśmy tę wodę na nią, ponieważ były takie potężne ataki złego ducha. Kochani, te ataki złego ducha mają miejsce na każdego człowieka w momencie śmierci. Ja pamiętam, byłem przy śmierci dwóch kapłanów, byłem przy śmierci mojego ojca, byłem przy śmierci dwóch innych osób. Jak bardzo zły duch atakował kapłanów w momencie śmierci. Jak potężne to były ataki złego ducha w momencie śmierci właśnie na kapłanów. Skrapiali żeśmy umierających kapłanów wodą święconą, ale te ataki były tak potężne, no po prostu wręcz czuło się, że diabeł robi wszystko, żeby te dusze, żeby w jakiś sposób zagarnąć dla siebie. I to możemy być pewni, że takie ataki będą na każdego z nas. Na każdego z nas diabeł będzie robić wszystko do ostatniego momentu naszego życia. Dlatego warto przygotować sobie samemu ten moment śmierci. Dlatego tak was bardzo proszę, to już jest ostatnia myśl tej pierwszej nauki naszych rekolekcji o rzeczach ostatecznych. Módlcie się bardzo sami dla siebie o łaskę dobrej śmierci. Módlcie się do Bożego Miłosierdzia, do Matki Najświętszej, do świętego Józefa, do swoich aniołów stróżów, do swoich patronów. Proście, odmawiajcie codziennie jakąś jedną modlitwę w tej intencji. Ja powiem szczerze, się wam przyznam, że codziennie osobiście odmawiam jedną koronkę do Bożego Miłosierdzia. Tych koronek codziennie kilka odmawiam w różnych intencjach, ale jedną koronkę codziennie ofiaruję właśnie sam za siebie i za moich bliskich, za moich współbraci ze wspólnoty, za moją najbliższą rodzinę, z tą intencją o łaskę dobrej śmierci. O łaskę dobrej śmierci. To jest najważniejsza rzecz, jaka może się nam w życiu przydarzyć. Łaska dobrej śmierci. Żebyśmy przez tę bramę śmierci przeszli jak najbardziej spokojnie, z wielką ufnością, chrześcijańską nadzieją. A po drugiej stronie, żebyśmy spotkali tego, który na nas czeka. Nie ma innej drogi, która do niego wiedzie, kochani, jak tylko przez bramę śmierci. Dlatego nie przerażajmy się, nie lękajmy się. Tej odwagi płynącej z wiary życzę i sobie, i wam. Odwagi, nadziei, pokoju serca w momencie naszej śmierci. Amen. Kochani, błogosławię was na zakończenie tej konferencji, na współpracę z łaską Bożą, na modlitwę, cierpienie, za dumę rekolekcyjną. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.